Siemaneczko robaczki, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku z gry Uncharted 4 Kryzys Złodzieja. Jesteśmy w tej wieży w mieście w Madagaskarze, w stolicy Madagaskaru. I mamy tutaj kolejną zagadeczkę. Na razie udało nam się jedną rozwiązać. Teraz otworzyły się wrota z nową zagadką, także zobaczmy, co Wiesz tu co? trzeba Wyobrażasz sobie zrobić. całkiem Oczywiście nieźle. zachęcam do Jeśli nie lajkowania, znajdziemy skarbu, subskrybowania, sprzedajmy komentowania, muzeum. jak i kupowania Poszukajmy gier z wtedy mojego sam. sklepu. Okej, okay, tak jak Gry mówił. najtaniej. William Mays. Amerykanin? Tak, z Rhode Island, jak Thomas Tew. Nie. No i nic. Nic nie mamy. Nie. Dobra, zobaczmy teraz tu. Co my tu mamy? O, upadł jeden. Ej, Sally, pomożesz? Robi się. Dzięki. Prosto? A kogo to obchodzi? No, mnie. Estetyka, estetyka, musi być ładnie. A, spójrz na twarz Farela. Wolałby być gdzie indziej. Musimy znaleźć szczegół. Nie. No i nic. Klamra? Nie. Broń? I już. Broń, okej. Tu chodzi o broń. Telefon. Hej, siedzisz jeszcze w wieży? Tak, właśnie z niej zszedłem. O co chodzi z tym zdjęciem? Później ci opowiem. Na razie powiedz, kto jest kim. Delfiny to Richard Wand. Trójząb to Joseph Farrell, a dwie ręce z perłą to William Mays. Okej, okay, świetnie. Zostań gdzieś, gdzie masz dobry zasięg, na wszelki wypadek. Czekaj, Nathan, znalazłeś skarb? Jeszcze nie. Muszę rozpracować mechanizm. Odezwę się. No wiesz co, bez braciszka, samemu to robisz egoistycznie. Richard Wand był kapitanem Delfina. O, konkurował z Boldridge'em o nagrodę za najlepszą perukę. Nie. No a tu nic. Jest, patrzcie, teraz zauważyłem. O, ale to ukryte, ale czekajcie, czy tutaj też było? A jest, rzeczywiście, na dole. Nie, no jak ja tego nie zauważyłem. Zatrzyma ten posąg z portretu Maysa. To tu Jego musi okręt to perła, więc być. może perłę? Tu jest. I pokrzyku. Dobra, mamy to. Dobra, a teraz zajrzyjmy do naszych notatek. Okej. Kurde, sporo tego. Jakby to poukładać? Najmniej ma być na dole, 3 na dole. Tak to wszędzie po 4 na każdej ścianie. 3 na dole, 4. 2, 4. Dobra, to będzie tak. Jeszcze raz. Te strzałeczki mają być do. 3 strzałki do środka. Kurde, słabo widać. Mogło być tu bardziej przybliżone. A trójząb? Trójząb jest chyba dobrze ustawiony. Ale to jeszcze tutaj. Kurde, ciężko. Ja sobie muszę spokojnie tutaj. Nie, nie, nie. Halo, halo. Zbadaj przedmiot. Co
Co ja to naklejam? A wiem po co, ale jestem głąb. Ja pierdzielę. No tu widać chociaż, jak mam to ustawić. Dobra. Ale jestem kretyn. I to będzie tak. Okej. Tu teraz. Jeszcze raz. O. I teraz tutaj. Nie. O. Obracamy. I to chyba będzie to. No, to będzie to. Nie, to nie jest to. Źle. Jeszcze raz. O, to będzie to. Czyli ustawiamy trójząb w lewo. Trójząb w lewo. Okej, okay, mamy. Gdyby te nie, gdyby nie te szkice, to ciężko byłoby to rozwiązać, powiem wam. No co my tutaj mamy? Jestem w ciężkim szoku, że tego nie wiesz. Ja wiem, sprawdzam tylko, czy sam też wie. Lubi czuć się przydatny, tyle. Aha, jasne. Tutaj się spaliło chyba. Co tu się wydarzyło? Pewnie jakaś pochodnia spadła. Sprawdźmy to, co zostało. I pewnie nie znajdziemy tu. Jest sporo młodszy od pozostałych. O, możemy nie znaleźć. Nie. Może być problem ze znalezieniem. Nie ma nazwiska. Wygląda na Maura. O, ale tu chociaż widzimy. Nie. Znalazłem gwiazdy, ale kim ty jesteś? Yazid Al-Basra. Okej. Telefon. O, sam mi odpisał. A, widzisz, Sally? Wychodzi na to, że nawet sam nie wie wszystkiego. Nieładnie się tak chlupić. No i dobra, popatrzmy na obrazy. Yazid Al-Basra. Wygląda na Hindusa. Ciepło, Mogoł. Zaraz, Avery przypadkiem nie okradł Mogoł? Honor w oczach złodziei. Jakby to się w ogóle liczyło. Widzicie tutaj te gwiazdki? A tu są... Dwa. Edward England. Miły grubasy. Tutaj. Trzy. I tego nie będziemy mieli. To nic. Jesteśmy w stanie mimo wszystko. Poprzez ułożenie trzech po prawej zdecydować, jaki będzie po lewej. Zatem... Coś mi tu brakuje. Czemu nie mam ten? Przepraszam bardzo. Ale przecież ty zrobiłeś szkicę tego. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda tutaj na tym pokrętle. To jest tak. Okej. Dobra. Jest dobrze ustawione. Dziwne, że mamy to po pierwszej. Czyli... Malik będzie... Kurde no. Czekajcie chwilę. Muszę zobaczyć, jak oni się nazywają. O, źle poszedłem. Tutaj? Nie. Ej, co jest? Ja się zgubiłem. Dobrze wszedłem, to tu było. Dwóch nazwisk nie mamy. Dobra, wiemy, że Basra i England. Okej. Okay. Basra i England. England. Basra England.
Teraz pytanie. Z czym to będzie? Dajmy go tu. Nawet pasuje. W tym momencie. W tym momencie nawet pasuje. To chyba nie o to chodzi. Mówić. Bo możemy teoretycznie tamto. Nie, no tylko tak pasuje. Tylko tak pasuje. No i nic. Nie. A może leży ta część spalona? Gdzieś na ziemi? Może jednak nie. To może być. Nie. No i nic. Nie. I cztery. Ojej, dopiero teraz zobaczyłem, jak się przybliżyłem. Ojej. Dobra. Dobra, mam nazwiska dwóch piratów. No, powinniśmy to rozgryźć. Teraz zobaczmy, czy to będzie tu pasowało. Jeszcze raz. Zróbmy tak, cyk. Oj, nie będzie pasowało. Nie będzie pasowało. Jakbym to zrobił tu, też nie będzie pasowało. A jak tu w ogóle odłożę? Też nie pasuje. Okej, zatem tygryska obrócimy sobie w tą stronkę. Odłożymy. Teraz weźmiemy ten przedmiocik, obrócimy w prawo. Właśnie tak, odłóż. Nie pasuje. Czyli jednak ten przedmiot będzie po prawej stronie. A ten, moi drodzy, będzie po lewej. Na razie połóżmy sobie. Muszę się przyjrzeć. Cztery. Dobra, już tu widzę. Nie, nie zamykaj ten przycisk. Dobra, na spokojnie raz jeszcze. Bierzemy tego Tigera. Obracamy. O, właśnie tak. Bierzemy to. Wchodzimy tu. Właśnie tak. I teraz... Wchodzimy to dwa razy. I będzie pasowało. No, pięknie. Okej. To musimy... Nie. Nie. Tak. Dobra, mamy to. Mamy to. Wagę dajemy w lewo. Znaczy obracamy w lewo. Dobra. Tu nie wiem. Też w lewo. Okej. Tu, w prawo. I teraz tygrys jak? W dół. Źle. Może coś z tym źle zrobiłem. A, do góry nogami ma być. O. To... Wagę dobrze dałem. To ma być obrócone. Tak. Ma być do góry nogami.
Nie, no musi być tak. Tygrys musi być do góry nogami. A, źle to zrobiłem. Teraz to widzę. O. Źle do dziennika zajrzałem. A, mój błąd. Rączką sobie zasłoniłem ten taki trójkącik. Jeżeli te dwa pierwsze do siebie pasują, ale mogą pasować w inny sposób. Ja to teraz źle zrobiłem. Bo do tego już nic by nie pasowało. Zatem nie zamykaj mi tego. Korki, że tak się gubię, ale ta klawiszologia mi... No i po co wracasz? To właśnie mój analog, który mi nie działa. W sensie czasami mi działa sam. Obraca stronę. Czyli tygrysa obracamy. Jeden w prawo. Dobrze. Odkładamy tygrysa. Teraz znak zapytania odkładamy raz w lewo. Okej. Zatem to obracamy raz w prawo. I tu zostało nam... Kurde, tu nic mi nie pasuje. Do tygrysa pasują tylko te dwie od tej. Chyba, że... Chyba, że chodzi o te dwie wypustki. Okej. Okay. Też zróbmy dwie. Okej. Okay. Będzie pojedyncza. A, tu nie ma pojedynczej. I dobrze. Jednak zamieniamy. Wcześniej było prawidłowo. Bierzemy to. Dajemy. No nie, ale to też mi nie będzie pasowało. W takim razie tygrysem w którą stronę wrócić? Na 4 nie pasowało. Na 2 nie pasuje. Tej karcie, którą trzymam. Jeden jeszcze wypasował. No nie do końca. Wydaje, że nie. Jeden. Dwa. Mamy 4 możliwości położenia tygrysa i do tego trzeba dostosować te dwie nieznajome, że tak powiem. Dobra, mamy teraz 2 utygryska. Jeżeli 2 utygryska damy, wtedy tak byśmy musieli położyć tu. Okej. To za tym idzie, byśmy musieli mieć pojedynczą na tej, co jest na górze, ale takiej nie mamy, więc to już nam wyklucza. Teraz druga opcja. Jeszcze nie próbowałem u tygrysa takiej opcji. O takiej. Połóżmy to. Czy ja mam... Czy byłbym w stanie... takiego zrobić z tych dwóch? Nie byłbym w stanie. Nie mam takiej. Że ta sama się wyklucza u tygrysa, także zostaje nam ta pojedyncza. My teraz tak, pojedynczo zostawmy. I mamy tylko jedną kartę, która nam tu pasuje do pojedynczego ustawienia. Okej. Okay. Ale teraz, jeżeli to damy na dół, zrobimy podwójnie. To tu nie mamy. Cholera. Zobaczcie, bo jest za duża odległość. Kurde, trudne to jest, nie wiem czemu.
A może róbmy to przez... Zaczynając od wagi. Wagi jak nam pasuje. Do wagi by nam na przykład tak pasowało. Okej. Okay. Teraz bierzemy tą. Dajemy na górę. Bierzemy teraz tą. Wracamy raz tak i kładziemy. Pięknie. Ale nie mamy czwórki, mamy tylko tygrysa na czwórce. I to już odpada. Obróćmy dalej. Możemy zrobić pojedyncze? Możemy. Nie możemy, bo to chyba nie będzie równo. Tak, nie jest równo ze sobą. To odpada. Zatem, skoro nie może być takie, to zostaje nam tylko takie. To takie. Że to kładziemy teraz tu. To bierzemy. Kładziemy tu. Wracamy tak. Dobra. Może, może. O, tu pięknie już do siebie przy... Jest, dobra, mamy to. Czemu ja tego wcześniej zauważyłem? I teraz czwórka. Tyk. Dobra, jest. Waga do góry nogami, lew do góry nogami. Wszystko do góry nogami praktycznie. Dobra. Waga. A miałem już to. Ja pierdzielę. Wystarczyłoby, żebym przypadkiem nacisnął nie ten klawisz, co bym chciał, złapał za wagę i ją wrócił, nie? Ale dobra, satysfakcja, bo przynajmniej to zrobiłem. I zrozumiałem. Mówiłeś, że jest ekspertem od piratów. Tak tylko mówię. Okej, numer jeden. Dali ma dużą wiedzę, bo siedział w więzieniu. I czytał, studiował wszystko na temat piratów świeckiego skarbu. I trzy. Więc trochę historii dziabną. Dobra, być może on coś wymyśli. Wiesz, to mi przypomina... Czekaj. Co robisz? Przecież masz zdjęcia. Trzymaj. Rekruci Everiego na pewno nie mieli smartfonów, prawda? Zapewne. Tylko w ten sposób. Myślę jak pirat w tamtych czasach. O to chodzi. To są wskazówki? Tak, pokaż. Voila. Wow. Dobra, to mogą być Passaty. Tak, a to chyba szerokości i myślę, że znowu trzeba pakować mandżur młody. O dziwo, skarb nie leży tutaj. Brodeus quod licentia. Nie, to niemożliwe. Co niemożliwe? O Boże, to oczywiste. Nate. Jak ja mogłem to przeoczyć? Dobrze, kapuję, jesteś geniuszem, ale gadaj o co chodzi. Czekaj się. Sam, masz zdjęcia? No proszę, dzwonię sobie spokojnie do Sullivana. A kto odbiera telefon? Jak tam, Nate? No tak czułem. Cześć, Rafe. Kopelat. Skąd masz ten numer? Sully zostawił go na serwetce? Chciałbym. O wiele taniej by mnie to wyniosło, nie? Nie, niestety musiałem stracić kupę kasy, żeby was znaleźć. Tak. Mam nadzieję, że nie wydałeś za dużo na Averiego. Jest spora konkurencja. Tak, zrobiliście kilka sprytnych ruchów. Ale liczy się tylko to, kto pierwszy dorwie jego skarb, co nie? Może chcesz się założyć? Ej, Nate, wiesz, nie odmawiam, ale moja wspólniczka... Cóż, ona raczej woli minimalizować niepotrzebne ryzyko. Wow, Rafe Adler chodzi na cudzym sznurku. Czasy się pozmieniały. Słuchaj, Nate, złożę ci jednorazową ofertę. Zostaw to wszystko. Jedź do domu, ciesz się życiem. A ja o wszystkim zapomnę. Bo cię lubię. To kusząca propozycja, Rafe, ale... Niestety nie mam w zwyczaju wycofywać się, kiedy mam przewagę. Okej. Okay. Brodeus quod licentia. Zabogaj wolność. Fajne fotki, Nate. Ta kompozycja.
Zhakowałeś komórki. Zwinęliście mi krzyż! Słuchaj, Nate. Jeśli jesteś taki bystry, za jakiego się masz, przyjmiesz ofertę. To jak będzie? Słuchaj, miło się z tobą gawędziło, ale mam kogoś na linii, więc... Nate, jeszcze jedno! Nate! Co? Chyba zdajesz sobie sprawę, że wasze telefony mają GPS, nie? Trzymaj się, stary. Ale kutasek. Niech zgadnę, uzbrojone draby już tu jadą. Sam! Za Boga i wolność. Nathan, wiesz co to znaczy? Sam, posłuchaj. Musisz się ukryć i to już. I zniszcz swój telefon. Co się dzieje? Ray wie, gdzie jesteś. Musisz znaleźć jakąś kryjówkę. Sam! Sam! Hej! Kupię ci nowy. Za te miliardy monet, które znajdziemy. Bez problemu. Dziadzia. Dobra, bo czeka mnie tu strzelina, coś mam wrażenie. To może i nie? Sali! To chyba wieża sama. No. Nie chyba, tylko na pewno. Chodźmy. Dobra, to lecimy go uratować. O, przepraszam. Przepraszam. Excuse me. Jak myślisz, kiedy Rafe tu dotrze? Excuse, excuse. Nie wiem, ale nie czekałbym na niego. Excuse, excuse. Arrivederci. Buongiorno. Magazyn generalny. O kur... Wariowali. Ja mam tą mocną giwerę. Nie, zmarnowałem. Jeszcze jedna kula jest. O ty! Dobra. Co wylądował na kiosku od razu. Kurde, co teraz? Kurde, co jest? Nie! Nie! Całe szczęście, dziadzie jest pancerny. Na niego granaty nie robią wrażenia. Dobra, biorę strzelbę. Strzelba.
O kurde. Dobra. Schodami. O nie. Nie. Jak tam? Dobrze się bawisz? Mamy strzałowo. Gdzie tu jakieś granaty są? No nie wierzę, że tu nic nie ma. O, wiesz. Ej, po prawej. No nie wierzę, że gościu w koszuli biegnie i kurde wytrzymuje te strzały. Nie wydostałem! Nieźle, młody! Nieźle, nieźle, stary. Ile ja mam amunicji w shotgunie? 8 kulek tylko. Dobra, weźmiemy sobie kalcze. Bo mamy tą amunicję do niego możliwą. Będę teraz. Porąbałeś z tym działkiem? Uciekamy stąd, szybciej, szybciej. Jak się dostaniemy do sama? Jedź cały czas w dół. Genialny pomysł. Hej, są kolejni. Nie. Nie. A czemu ty nie wysiadasz? Musimy kierować się w dół. A dobra, mogę go tak nawet zrobić. Nie. Nie przeszkadza mi to w sumie w taki sposób. Trzymaj się! Chryste, panie! O kurde! Ale ciężkie jest to prowadzenie. O nie! Nie. Kurde. Dobrywam. Siajucha, no. Jak tu się ciężko prowadzi to auto? Wiesz, nie musisz zaliczać każdego ogrodzenia. Robię co mogę! A chyba źle pojechałem, co? O, nie! Dobra, przeżyłem. Trzymaj się! Nie jedziesz! Dokazałeś mi jechać tu! Kurde. Naprawdę świetny. Chcesz prowadzić? No niezły ten jeepek jest. Widzisz? Dałem radę. O kurde. Cholera. Oni nam kiedyś odpuszczą? Okej, okay, może tak. Hamuj, hamuj! Ale pokaż to nasze wiaczina. Dawaj, spadamy stąd. Okej. No gdzie mam jechać? To może... Przytnę skrótem! Kurek! Co ja mam teraz zrobić? Hej! Skręć na skróty! No! Skręciłem na schody. Świetnie. Sam zginie, jeśli nie dostaniemy się na dół. Nie! Nie! No kurde, jak ja mam go zgubić? Jak on mi tam drogę przecież odcina na te schody. Czekajcie, jak ja mam to zrobić tutaj kółko? Zrobić się jakoś bez kółki? On i tutaj za mną nie jedzie. Dawaj teraz szybko. Szybciej! Szybciej! Dobra, dobra, dobra! No to lecimy! O kurde!
Rafe chyba naprawdę chce nas sprzątać. Tak myślisz? Chyba ich zgubiliśmy. Hej, Dave. Co? Jesteśmy spaleni w tym mieście. Dopisz się do listy. Dobra. Nie. Serio? Perynu, a jedź naokoło. No jak? Trzymaj się. Wiadomo. Musimy kierować się w dół. Tak, za momencik stąd znikamy. Jak się bulwersują. Już nas nie ma. Spokojnie. Dobra. Przez taką przeszkodę nie przejadą. No, bez jaj! Czekaj! Spokojnie ogarniam! No to czekaj czy prawo? Nie dam rady! O kurde. Ja pierdziele. To rzeczywiście jest dobra terenówka. Leżamy! Rozglądaj się za samym! Hej! To chyba on! O tam! Trzymaj się! A co ja cały czas robię? Oj, będzie dłuższy odcinek, moi drodzy, bo emocje są takie, że nie mogę ich też przerwać. O nie. O nie, nie. Nie, trafiłem. Kurde. Masz pomysł, jak się dostać do sama? Jeszcze nie, ale kończy nam się droga obu. Widzę, widzę. Andrzej. Hej. Masz, kieruj. Co? Reszty cię odbiło? Chyba tak. O, żeż ty. Okej. Okay. Nie, nie, nie. O kurde. Ale sztos. Nieee, do góry. O kurde. Troszkę mi nie wyszło. O nie, nie strzelaj. Nie, aha. Tak dobrze mi szło na początku. Myślałem, że to gra sama sterowała. To ja pod wpływem emocji tak wszystko mijałem pięknie. Nie. Ale to chyba mogłem rozwalić. Dobra, wciągamy szybciutko do góry. Zmieszczę się! Dobrze. O kurde, no nie. Dawaj do góry. Ja pierdzie, co się dzieje? Kury mam w ryju, no nie wierzę. Gincie. Dobrze, jedziemy. No. Dobra. No nie wierzę, że on to przeżył. Dobra. W końcu. Co do mnie strzelają? Za mną? Ty za mną jeszcze nie gościu? Okej. O, jeszcze przede mną. Gdzie dole, czy ktoś mi tu siadł? Dobra. O kurde, dostaję z tej strony. Przetrwaj jeszcze chwilę. Gdzie on idzie? O kurde, nie mam się zatyskować.
Dobra, 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 mamy to. Jest. Jest zabity. To przeżył. Dobra, mamy. Kurde, jeszcze. Okej. Kurde, pali się. O, szku. No gdzie ja miałem niebie przeskoczyć, jak moje auto już się tak paliło? Ale ty. I od nowa wszystko. Nie, włoś, włoś, włoś. Aj, mogłem przeskoczyć. Dobra, zrzucamy. Przepraszam! Dobra, dawaj, dawaj go, wywal go. Co jest? Nie zwalniaj. Myślałem, że flaka jest zapewne. Nie! A co? Kurde, mój analog cholerny niedziałający. Nie mogłem skręcić. Dobra, postaram się rozwalić kilku. Co się wydarzyło teraz? Bo nie wiem. Okej. Od nowa wszystko. A nie. Co robię jest mądre, pewnie nie. Ale nie wiem, co innego mogę zrobić. Nie, nie chcę ginąć, ja nie chcę. Jo, pierdziele, co ja robię. Gin. Błagam, niech nikt mnie nie trafi teraz. Nie mam amunicji. Dawaj, dawaj do góry, dawaj do góry. Chodź tu. Dobrze. Siadamy. Okej. Jednego mniej. O, sami się zderzyli. Świetnie. Dobra, rozwalony. Dobra, kolejny rozwalony. Dobra. Co jest, gdzie on wyskoczył? O nie, ktoś z tyłu. Nie, mów mi, że ja nie mam amunicji. Ja pie... Dawaj, dawaj go. Dawaj, 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 bij go. Dobrze, jedziemy. O, jesteśmy. Dobra, tego rozwalimy. Same motory zostały. O kurde. Dobra. Muszę ich rozwalić jakoś. Dobra, jest kolejny. Jeszcze tych tutaj. Łok się zmieściłem. Kręcaj. Nie. To co jest? Ja pierdzielę. Jakie to jest trudne. Dobra, dwóch mamy. Sam!
Dawaj, kopnij go sam, kopnij go. O nie. Dobra. Wypieprzaj mi sobie auta. No dawaj, 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 no muszę mu pomóc, no. Dobra, jest. No siema, dawaj. Podrzucę cię. Szybciej, szybciej, gościu. O kur. Nie ma opcji, żeby to przeżył. Upewnijmy się. Cholera, niedobrze. No tak średnio. No, wysiadaj, bo wybuchnie to zaraz. No, kurde, gościu. O nie. Dalej, płasz! Gazu! Okej. Hej, trzymaj! A co mi ze strzelania w to? Ani przebić opony nie mogę, ani nic. Jak tam, braciszku? Niedobrze! Bardzo niedobrze! Ładuj do nich! A co robię? To jakieś żarty! Trzymaj się na tam! Uo! Mamy to, ależ odcineczek, co? No. Taki odcineczek będziecie mieli. Żyjesz? Tak. No musi być łapeczka w górę, słuchajcie. Taki stres, takie emocje, ja mam spocone łapy, nie? Kilka razy mi nie wyszło, troszkę się wyrytowałem, ale... Koniec końców wyszło, dobrze. No dobra. To uciekamy z Madagaskaru. Albo jeszcze nie. Nas czeka. Czyściutcy w ogóle, wiesz, wszystko okej. Okay. Dobra, jest bezpiecznie. Z tego, że on podarł sobie wszystkie gacie, nie? No czorując o ziemię. Prodeus quod licentia. A, to jakiś prosty szyfr. Za Boga i wolność, to ich motto, te wszystkie odniesienia do raju. Teraz to jasne. Widzę, że daliście radę. Mało powiedziane. Mamy Libertalię. Liber co? Libertalia. Legendarna piracka kolonia Avery'ego. Ja bym to nazwał piracką utopią raczej. Dobrze, ale co ze skarbem? Słuchaj, zgodnie z legendą, to miejsce dawało schronienie setkom piratów, tysiącom. A ci po prostu dzielili się dosłownie wszystkim. Towarami, surowcami. Kasą? Wszystko trzymali w jednym wspólnym skarbcu. No, no dobra, więc... To gdzie jest ta cała piracka komuna? Właśnie tu. Na wyspie. Na północny wschód od Kings Bay. Rafe ma kopię tej mapy. Ale zanim Rafe ją rozszyfruje, będziemy w drodze do Libertalii. Mówię wam, ten cały skarb jest już praktycznie nasz. Jak fucha w Malezji, Nate?
Chyba nie pomyliłeś drogi. O! Elena, ja... O. To nie to, co myślisz. Cholera jasna. Czyżby? Bo ja sobie myślę, że szukasz zaginionego skarbu Henry'ego Avery'ego. A po obecności żołnierzy Shoreline w całym mieście, wnoszę, że nie tylko wy go szukacie. Dobrze, chyba jest dokładnie tak, jak mówisz. Ale ja wyjaśnię ci to. Pewnie mi nie uwierzysz. Sprawdźmy. Może najpierw... to jest Sam. Sam Drake. Mój brat. Cześć. Wybacz. Ja myślałem, że zmarł w panamskim więzieniu. Ale widać, myliłem się. Odsiedział tam 15 lat i to przeze mnie. Ma spory dług u człowieka, który go wyciągnął. Spłacimy go zaginionym skarbem Avery'ego. No i na całe szczęście znaleźliśmy go na wyspie, niedaleko wybrzeża. Wiesz co, przestań. Czy ty w ogóle byłeś w tej Malezji? Ja... Tak myślałam. Zaraz, zaczekaj. Elena, stój! Jak mogłeś? Chciałem ci powiedzieć. Wiesz co, przestań. Chciałem, ale nie wiedziałem jak. Trzeba było spróbować. Chciałem cię chronić. Przestań chrzanić, Nate. Po prostu zabrakło ci odwagi. Znowu. Ale wiedziałem, że tak zareagujesz. A czego się spodziewałeś? Oszukiwałeś mnie. Tygodniami. Gdybyś zginął, ja nawet bym o tym nie wiedziała. Nie wspominając już o twoim bracie. Kim ty jesteś? To ja, Nate. Po prostu tak wyszło. Boże. Ratuję tylko brata. A skarb mnie w ogóle nie interesuje. Widziałam twoją minę, kiedy tu wchodziłeś. Mnie możesz okłamywać, ale chociaż siebie nie okłamuj. Oj, oj. Zaraz mam samolot. Rób co chcesz, Nate. No, to będzie godzinny odcinek, moi drodzy. On dobiega końca, ale tutaj od początku do końca była akcja, były zagadki, było wszystko. I jeszcze takie smutne nowiny na koniec. Także słuchajcie, no jak oglądaliście do końca i wam się nie podobał, no to ja już nie wiem. To znaczy? Można go jakoś inaczej uratować. Ale jak? Tak, że damy mu nową tożsamość. Ja wiem, ukryjemy go gdzieś, mam wiele kontaktów. Siedział w więzieniu 15 lat, nie zamierza się teraz ukrywać. Dobrze, a teraz goń za swoją żoną. Sam i ja ruszamy do Libertalii. Co, beze mnie? Daj spokój, zginiecie obaj. Czyżby? Młody, robię w tym fachu kawałek czasu. Myślę, że dam sobie radę. Chcesz się jakoś przydać, Sullivan? To miej na nią oko. Oj, kobiety. Jak sobie chcesz. Jak szybko zapomniał o niej. Kocha, to wróci. Prawda? No. Jakoś ci pomóc. Ogarniam. Pakuj walizki. O, przytłoczony. No dobra, moi drodzy, docieramy do ostatecznego rozdziału. Czy to już będzie to? 12 na morzu. Hej, Nathan! No? Widać ląd. A to przypadkiem tak się nie zaczynało?
taki był początek, czy nie? Jak ci się podoba? No tak. Ach, całkiem fajnie. Tak to się zaczynało. Możesz mnie zastąpić? To ciągłe bieganie, uciekanie śmierci spod kosy. Trzeba skorzystać z okazji i koniecznie docenić to, gdzie zaszliśmy. Gdzie do wody wyrzucasz, ty, śmieciarzu? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Słuchaj, braciszku. Elena ci odpuści, nie martw się. Każdy by odpuścił, jakby zobaczył taki skarb. No, nie wiem. Chyba tym razem miarka się jednak przebrała. Ale woda fajna. Jaki widoczek. Myślałem, rewelacja. Że będzie większa. Na pewno to jest dobre miejsce. To co, zaparkujemy gdzieś? Możemy, ale zrobimy to w następnym odcinku. Teraz z wami się pożegnam. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Czemu nie mogę zapisać? O, mogę. Także do zobaczonka, trzymajcie się, na razie, pa pa.